Po tym muzycznym wstępie, który wysławiał naszego Boga, Jego wielkość, wspaniałość, miłość, chcemy przejść do rozważania Słowa Bożego. Tym razem będziemy studiować z życia Jezusa czas, gdy Jezus Chrystus ujawnił się. Jan Chrzciciel złożył o Nim świadectwo. A Jezus spotkał się po raz pierwszy z ludźmi, którzy za jakiś czas staną się Jego apostołami. Dzisiaj jeszcze ich tak nie nazwiemy, ale będą to już zdecydowanie uczniowie Jezusa Chrystusa. Rozważanie będzie oparte na Ewangelii Jana, rozdziale pierwszym. I tam znajdziemy właśnie myśli, które dzisiaj będziemy chcieli rozważyć. Proponuję, abyśmy najpierw po prostu przeczytali odpowiedni pasaż. Będziemy go mieć wtedy w pamięci, łatwiej będzie nam się zorientować w tej sytuacji. Ja przypomnę, że te wydarzenia, które za chwilę przeczytamy, one miały miejsce już po pobycie Jezusa Chrystusa na pustyni, gdzie przebywał, jak pamiętamy, 40 dni, 40 nocy. Tam był kuszony, ale to nie był główny powód, dlaczego Pan Jezus się tam znalazł. On znalazł się tam, aby modlić się i pościć. A to szatan wykorzystał tą szczególną okazję, aby przybyć do Jezusa i podjąć się zwiedzenia Go, skuszenia do zatrzymania Jego misji. Jezus był zwycięski, ale Jezus też był wyczerpany zarówno długim postem, jak i też tą walką duchową, którą musiał stoczyć. I po tej zwycięskiej walce, kiedy szatan na pewno nie czuł się komfortowo, no bo przegrał, bo się nie udało, Jezus Chrystus z powrotem przybywa w okolice, gdzie Jan Chrzciciel prowadzi swoją działalność. A więc możemy powiedzieć, że bez przesady Jezus Chrystus rozpoczynał swoją pracę tam, gdzie już pewna praca została wykonana przez Jana Chrzciciela. I na świadectwie Jana Chrzciciela Jezus opiera swoje pierwsze działania, które powodują, że pojawiają się pierwsi uczniowie. Czytamy Ewangelię Jana, rozdział pierwszy, od wersetu 19. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc? Eliaszem jesteś? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiesz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów. I pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. A ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi.
Jan świadczył też mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł mi do mnie: ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Może na chwilę to zatrzymamy się, bo oto rzeczywiście dochodzi do spotkania Jana Chrzciciela z wysłannikami faryzeuszów. Widocznie kapłani, uczeni w piśmie, przewodnicy duchowi narodu uznali, że no, trzeba w jakiś sposób ustosunkować się do działalności Jana Chrzciciela, a więc nie przyszli sami. Uważali, że to by było może dla nich ujmujące, gdyby rozmawiali z nauczycielem, który tak samorzutnie wystąpił przed Izraelem. No a oni przecież byli namaszczeni, oni byli tymi oficjalnymi, często także członkami Sanhedrynu. A więc stawiają Janowi pytanie, kim ty jesteś. No i Jan może najpierw milczał, więc oni to próbują precyzować, czy ty jesteś może Chrystusem. No, był czas. Ludzie oczekiwali na niezwykłe wydarzenia. No i Jan tym im konkretnym pytaniom zadawanym wprost przeczy. Nie jestem Chrystusem, nie jestem prorokiem. To prawdopodobnie też mogło być odniesienie do zapowiedzi, którą swego czasu dał Mojżesz, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan, jego słuchać będziecie. A więc on powiedział: nie, nie jestem tym zapowiedzianym. No to kim jesteś? No i Jan Chrzciciel powołuje się na proroctwo z Księgi Izajasza, że on jest tym, który przygotowuje drogę Panu. Powstało kolejne pytanie. Dlaczego w takim razie chrzcisz? Jan nie wymyślił obrzędu chrztu. On go też nie wziął jako może przykładu od Jezusa. Wiemy, że obrzęd chrztu był w tamtym czasie praktykowany, ale przede wszystkim był stosowany względem prozelitów. Prozelici to byli ludzie, którzy nawracali się na judaizm. Takich nawróconych pogan na chrześcijaństwo nazywano właśnie prozelitami. No i Żydzi, którzy uważali się za potomków Abrahama, wprowadzając tych ludzi do swojej społeczności, uważali, że tych ludzi trzeba jakby tak symbolicznie obmyć z tych grzechów pogaństwa, no i wprowadzić do społeczności. Chrzest szczególnie praktykowany był przez taką grupę Eseńczyków. To między innymi Eseńczycy zostali ich biblioteki zostały ukryte w tych jaskiniach nad Morzem Martwym, w Qumran. No i dzisiaj możemy sporo się dowiadywać dzięki właśnie odkryciom archeologów. I możemy się też właśnie cieszyć egzemplarzem Księgi Izajasza, która z tych właśnie grot kumrańskich pochodzi, jako świadectwo, że Biblia nie uległa zmianie. No i Jan Chrzciciel w sposób piękny mówi, że mój chrzest to jest chrzest ku upamiętaniu, ale za mną idzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. A więc Jezus, Jan kieruje uwagę tych właśnie ludzi, że on to jest tylko taki posłany przez Boga człowiek, który ma przygotować drogę komuś większemu. I jest to Jezus, któremu ja nie jestem godzien nawet rzemyka u sandałów rozwiązać. I później pojawia się sam Jezus. Tak? Pojawia się sam Jezus.
co daje możliwość Janowi złożyć świadectwo o Jezusie wśród zgromadzonych tłumów. Oczywiście nie wszyscy widzieli chrzest Jezusa z tych obecnych, a więc tłum na pewno ulegał zmianom, jeśli chodzi o skład osobowy, a więc to dało Janowi możliwość zgłoszenia świadectwa o Jezusie i on wykorzystał takie określenie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Trudno nam powiedzieć, czy Jan w pełni sobie zdawał sprawę z tego, co wypowiedział odnośnie Pana Jezusa, ale coś na pewno świtało Janowi do głowy, skoro użył takiego określenia. Co jeszcze, misja Jezusa oczywiście dla ludzi była nie do końca objawiona, ale on użył znowu określenia, które jest zaczerpnięte z Księgi Izajasza. My pamiętamy 53 rozdział, który często w czasie Wieczerzy Pańskiej używamy, że tam jest mowa o przyszłym Mesjaszu, że jak baranek był prowadzony, jak owieczka przed tymi, którzy ją strzygą. A on jest zraniony za nasze grzechy, za nasze występki. Tak? A więc tutaj bezpośrednio Jan do tego nawiązuje. No, oni to wysłuchali, nie dowiadujemy się, jaka była ich reakcja, ale możemy ogólnie powiedzieć, że traktowali Jana Chrzciciela z dystansem, nie ustosunkowano się do jego działalności, nie przedstawiono ludowi, że to jest posłaniec Boży, ani nie przeczono temu. Pamiętamy, że później Jezus właśnie ich zapytał, co sądzicie, czy chrzest Jana to był od Boga, czy od ludzi. No i odpowiedź była: nie wiemy, tak? Uniknęli tej odpowiedzi. No, tymczasem minął dzień, pojawia się kolejny dzień i znowu Jezus przybywa w okolice, gdzie Jan prowadzi swoją działalność. Znowu dochodzi do spotkania. I Jan Chrzciciel kolejny raz składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Wspomina o tym, że myśmy się nie znali, ale otrzymałem takie jakby objawienie od Boga. Bóg mi powiedział, że ujrzę Mesjasza, na tego, na którego zstępuje Duch, i ten właśnie będzie chrzcił Duchem Świętym. No i ja to doświadczyłem, ja to widziałem i moim obowiązkiem jest świadczyć o Jezusie Chrystusie jako tym, nad którego stąpił Duch Święty. Ja myślę, że potrzeba było dosyć dużego elementu odwagi od Jana, że wskazał na człowieka, który niczym specjalnym się nie wyróżniał. Na pewno nie wyróżniał się jakąś wysoką pozycją społeczną w tamtym czasie, ani wyglądem, ani jakimiś szatami. No, ewentualnie mógł być znany jako ten, który aktywnie brał udział w Nazarecie, w życiu religijnym tamtejszej społeczności. No ale Nazaret był daleko. Trudno powiedzieć, czy tam ktoś był z Nazaretu, który mógłby też zaświadczyć o Jezusie. My możemy się spodziewać, że oczywiście w związku z tym, że Jan Chrzciciel, chociaż nie znał osobiście Jezusa, ale to była rodzina, prawda? Wiemy, że Maria, gdy miała objawienie o tym, że urodzi Mesjasza, to miała także informację, że Elżbieta, twoja krewna, ona też jest w ciąży. I wiemy, że pierwsze, co Maria po tym objawieniu zrobiła, to udała się do Elżbiety. Tam przebywała 3 miesiące do czasu prawdopodobnie rozwiązania szczęśliwego, gdy Elżbieta urodziła Jana. No i później oczywiście mogły sobie przez ten czas dużo opowiadać, mogły właśnie o tym, jak najpierw Zachariasz miał objawienie od anioła Gabriela, ciekawe, to samo imię,
prawda? Więc Gabriel był u Zachariasza, później był u Marii, no i to wszystko one mogły się tym dzielić. No i to cudowne narodziny zarówno Jana Chrzciciela, który urodził się w staruszką, no i poczęcie Jezusa z Ducha Świętego. To wszystko na pewno było znane. I chociaż osobiście się nie znali, to być może też teraz był czas, gdy mogli sobie też i na ten temat razem porozmawiać. Oczywiście Biblia nie opisuje to szczegółowo. Ale Jezus się oddala, nie ogłasza się Mesjaszem, a za Jezusem idą pewni młodzi ludzie. To byli uczniowie Jana, więc możemy się spodziewać, kto wie, czy Jan w tym jakiś też palców nie maczał i mówi, jeśli chcecie poznać tego człowieka, no to jest możliwość, jest okazja, idźcie za nim. No i tak też się dzieje. No i teraz sobie przeczytajmy. Ja bardzo lubię ten fragment, on tchnie takim doświadczeniem, gdy zdobywa się nowych przyjaciół, tak? Gdy się kogoś ciekawego poznaje, kimś, kto może, no dzisiaj to się używa takiego niezbyt może adekwatnego określenia, kto się staje czyimś idolem, prawda? Takim, że człowiek, który zdobywa autorytet u kogoś, prawda? No i Jezus, chociaż sam był młody, miał około, wiemy ile miał Jezus, gdy rozpoczynał swoją działalność? Tak, no to możemy powiedzieć stosunkowo młody człowiek, ale on musiał mieć taki sposób zachowywania się, taką także wiedzę, że nie było wątpliwości. Ci ludzie, którzy wtedy za nim poszli, oni kilka godzin przebywali z Jezusem, a byli pewni, że to jest właśnie ten. Przeczytajmy sobie. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu, a było to około 10:00. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei, spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być co dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna
człowieczego. Tyle sprawozdanie Ewangelii o spotkaniu z pierwszymi uczniami. Jest to oczywiście krótkie sprawozdanie i w związku z tym ono daje możliwość jakby postawienia szeregu pytań, na które może być ciekawe znaleźć odpowiedź, tak? No, pierwsze to możemy sobie wyobrazić, prawda, że idzie Pan Jezus, no a oni w jakiejś odległości, niezbyt dalekiej, idą za Jezusem. Nie za bardzo może mają odwagę tak podejść do Jezusa, no a Jezus z kolei wie, że ktoś za Nim idzie. I tak jestem przekonany, że Pan Jezus to taką miał buzię uśmiechniętą. Bo wiedział, kto za Nim idzie. Wiedział, że to będą Jego towarzysze. I że będą to ci, z którymi będzie blisko współpracował. I cieszył się, że ich serca są otwarte na uwierzenie w Niego jako Mesjasz. W końcu z inicjatywą Jezus występuje, patrzy, tak idą za Nim. No to rozumuje tak mniej więcej, jakby to wyglądała sytuacja. Kogo szukacie? Czy mogę wam pomóc? Nieraz są tacy ludzie, którzy są chętni do pomocy. Jak widzą, że ktoś gdzieś jest zagubiony, nie wie, w którą stronę iść, no to są gotowi pomóc. Albo pani w sklepie, która obsługuje, jak widzi, że klient coś ogląda, ale nie wie, czy to będzie dobre, czy nie, też jest bardzo chętna do pomocy. No, Jezus po prostu nawiązuje rozmowę z nimi. No, a oni mu zadali pytanie o chronione dane osobowe, bo zapytali się: mistrzu, gdzie mieszkasz? No, chcecie zobaczyć? No to ja was zapraszam. Chodźcie, zobaczycie. No i oni korzystają z tego zaproszenia. Ja bym był ciekawy, gdzie Pan Jezus mieszka w tamtym czasie. Gdzie on miał? Czy może jakiś namiot rozbił? Albo... No gdzie? Jakie mogły być jeszcze możliwości? Może u kogoś, u jakiegoś znajomego, a może u rodziny. No w końcu też był przecież ciślą, prawda? No to tam w kieszeni mógł mieć jeszcze jakieś odłożone na początek monety, prawda? Jakąś gotówkę mógł sobie jakiś może pokoik tam gdzieś wynająć. Trudno nam to dokładnie rozstrzygnąć. W każdym bądź razie zaprosił tych dwóch, Andrzeja i Jana. No i oni tam, tutaj nawet jest podana godzina, prawda? Kiedy oni do niego przyszli, to była 10:00, tak? No, tam zaczynali od 6:00 liczyć, to 10, dodać 6, to była gdzieś 16:00 po południu, jak Jezus ich zaprosił. No to załóżmy, że przebywali tak do wieczora. 17, 18, 19, no to chyba na pierwsze spotkanie by wystarczyło. Nie spodziewam się może, że byli dłużej. Jeszcze zdążyli z innymi porozmawiać, więc musieli wyjść w miarę o takiej rozsądnej porze. No i druga rzecz, która by mnie interesowała, to o czym oni rozmawiali przez te 3 godziny u Jezusa. Być może Jezus poczęstował im jakąś herbatką, a może i kolację im przyrządził, jakąś, co tam miał sam, czy oni może też się dołożyli. No i te 3 godziny spędzone z Jezusem, które zakładam, o czym oni mogli rozmawiać? Macie jakieś pomysły, o czym mogli rozmawiać? O życiu. Z pewnością chcieli się dowiedzieć, czy on jest Mesjaszem i kiedy pogoni Ziemię. No dziękuję, taka jest opcja. O czym mogli jeszcze rozmawiać? No, nie mamy tak wprost powiedziane, o czym rozmawiali,
Ale mnie się wydaje, że oni studiowali proroctwa, a wnioskuję to z tego, że w wersecie 45, gdy to już Filip, to już Filipa wtedy nie było, ale Filip mógł jakby tutaj też korzystać z tej rozmowy wcześniejszych, bo Filip mówi do Natanaela tak. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. No więc skoro oni oczekiwali Mesjasza i może byli ciekawi, co Jezus powie właśnie w tej kwestii, no to zapewne Jezus, no całej Biblii to raczej nie miał ze sobą, bo no to były zwoje, każda księga to jeden zwój. Więc być może bazowali w tej rozmowie na pamięci, bo ja jestem przekonany, że ludzie dawniej mieli o wiele lepszą pamięć niż my dzisiaj, a więc mogli znać całkiem obszerne fragmenty Biblii. No i to po prostu studiowali razem z Jezusem. No i wiecie, no gdyby tak mu zadali pytanie, Panie Jezu, czy Ty jesteś Mesjaszem? No to cokolwiek by Jezus odpowiedział wprost, no to albo mogli to przyjąć, albo odrzucić, prawda? Ale inaczej to oczywiście wyglądało, już by mogło, gdy Jezus by im tak powiedział. Słuchajcie, no co Biblia mówi o tym Mesjaszu? No czytajmy, nie? Tu Mojżesz napisał tak, później tam jeszcze Izajasz tak napisał, tam z kolei w innych księgach jeszcze inaczej, Jeremiasz jeszcze inaczej, w psalmach, prawda, tam o Mesjaszu. No to teraz słuchajcie, no jak chcecie się dowiedzieć, czy ja jestem Mesjaszem, no to według tych tekstów biblijnych, tak? No i, ale niektórzy z nich już byli pewni, a więc Jezus musiał być niezwykle przekonujący. Oni jeszcze też bazowali na świadectwie Jana, tak? Także Jan był dla nich autorytetem. No i tutaj Filip został osobiście przez Jezusa do tej trójki jakby już zaproszony. No i teraz jeszcze Filip, wiedząc o tym, że Jezus już będzie szedł do Galilei, chciał skorzystać, aby jeszcze kogoś poznać z Jezusem. Był to Natanael. No i Filip mu powiedział, wiesz co, myśmy znaleźli Mesjasza. Tak? No to wspaniale. No a skąd ten Mesjasz? A to jest z Nazaretu. Tam syn Józefa cieśli. No i mnie się wydaje, że Natanaelowi w tym momencie to tak oklapnęły ramiona, bo jemu się to nie podobało, że ktoś taki jak Mesjasz ma być z Nazaretu. Dlaczego mu się to nie podobało? No bo Nazaret nie cieszył się opinią dobrą w tamtym czasie. Oni wszyscy byli Galilejczykami. Nazaret nie leży zbyt daleko od wybrzeży Jeziora Galilejskiego, a oni właśnie mieszkali nad jeziorem, bo Betsaida to jest nad jeziorem, a Nazaret jest bardziej na zachód, na takim wzniesieniu jakby założony, no i tam Jezus się wychowywał w tym Nazarecie. No i cieszył się taką niezbyt dobrą opinią, więc Natanael nie był do końca przekonany. Ale Jezus, jak na mistrza przystało, miał metody, żeby przekonać Natanaela. No i gdy Natanael zgodził się, aby przyjść z Filipem do Jezusa, no to dochodzi do rozmowy. Jezus komplementuje Natanaela. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Chciałbym, żeby Pan Jezus tak o mnie powiedział. Niekoniecznie Izraelita, chociaż tak w sensie duchowym okej. No ale żeby to jest człowiek, którym nie ma fałszu. Tak? To jest człowiek taki szczery,
prawdziwy, nieudający. No i pytaje pytanie, a przepraszam, a to mieliśmy okazję kiedyś się poznać? Ja cię widziałem, ja cię znam. Widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Na drzewie figowym rosną figi. Figi są smaczne. Figi są apetyczne w swoim czasie. Ale Natanael nie był pod tym drzewem figowym, żeby najeść słodkich fig, ale on tam się modlił. Gdy był właśnie taki nieprzekonany co do tego Jezusa z Nazaretu, no to co miał zrobić? Poszedł do Boga i prosił Go jakiś znak o to, żeby dał mu przekonanie właściwe odnośnie Jezusa, z którym miał się spotkać. No i gdy mu to Jezus powiedział, że ja cię tam widziałem, ja wiem o twoich rozterkach, no to Natanaelowi już nie pozostało, bo ten znak został mu dany i wypowiada te piękne słowa. Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Znalazł najcenniejszy skarb Natanael w swoim życiu. Drodzy, z historii tej możemy się też sporo nauczyć o najlepszych metodach głoszenia dobrej nowiny. Niektórzy, którzy poznają Boga, poznają Jezusa, mają wielkie pragnienie udać się zza morza do nowych krajów, prawda, żeby głosić o Jezusie. Tymczasem pierwsze pole pracy znajduje się całkiem blisko. To jest właśnie nasi przyjaciele, nasza rodzina, sąsiedzi. To jest tam, gdzie Pan Jezus na początek nas posyła. Ja wiem, że czasami to może być trudne, tak? Bo no tak najtrudniej być prorokiem we własnym domu, prawda? Można taki troszkę uśmieszek nawet spotkać czasami. Ty, rozbójniku, co ty taki teraz jesteś święty i zaczynasz o Bogu mówić? Do tej pory o Bogu nie mówiłeś, a teraz wiesz, cośmy razem robili. No, różne rzeczy żeśmy robili, na pewno niepobożne. I teraz tak się zmieniłeś, dziwne to wszystko. No i tak, takie coś może krępować, nie? No, ale jednak to jest to pierwsze nasze zadanie. Prawdopodobnie ci pierwsi uczniowie mieli trochę łatwiej zapraszać swoich przyjaciół, bo to zauważamy, że oni wszyscy byli rozbudzeni duchowo. Tak? Oni byli z Janem, przybyli w okolice Jordanu, a więc to byli tacy ludzie poszukujący Boga, prawda? Poszukujący Mesjasza. No Jan przecież mówił o tym Mesjaszu i oni byli właśnie jakby tacy bardziej otwarci. No a Jezus to wykorzystał i także ci pierwsi uczniowie, a co ciekawe, oni byli, nie było Judejczyka, prawda? Tam wśród nich to byli wszystko Galilejczycy. Chyba wszyscy uczniowie Jezusa byli z Galilei, tak mi się wydaje. Głowy sobie uciąć nie dam. Judasz był z Judei. Tak, no to głowę bym ocalił. Dziękuję, ale to do sprawdzenia to jeszcze, co tutaj Tomasz powiedział. Także Jezus miał tych pierwszych towarzyszy, którzy mogli być dla Niego oparciem. No a później w Galilei będą przeżywać kolejne wielkie momenty z Jezusem. Będą widzieć pierwszy cud Jezusa. Niektórzy z nich przy swojej pracy zostaną już powołani na apostołów, prawda? Jeszcze spotkają się z Jezusem na górze, gdzie spośród większej grupy uczniów, 12 zostanie powołanych właśnie na apostołów. Wysłuchają
takiego kazania, które nazywamy kazaniem na górze, a ono będzie taką jakby prezentacją Jezusa i Jego poglądów, Jego nauk, które On będzie głosił i które wtedy wygłosi. Także wiele cudownych doświadczeń. Jestem przekonany, że w tamtym czasie, gdy spotkali Jezusa i nabrali przekonanie, że to jest właśnie ten cudowny Zbawiciel, była wielka radość w ich sercach. To było na pewno coś wspaniałego. No ale Jezus zapowiedział najpierw Natanaelowi, a przez Natanaela pewnie i inni to mogli usłyszeć. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Co to mogło te słowa, co mogły oznaczać? Stawiam to pytanie, może ktoś ma jakiś tutaj pomysł. Czy znamy jakieś takie wydarzenie, które by można do tego odnieść, do tych słów Jezusa? No tak, ale to było proroctwo. A jeśli chodzi o samo życie Jezusa? Na górze przemienienia, tam owszem, byli posłańcy z nieba, ale to byli ludzie. No ale generalnie to jest takie określenie, że Bóg błogosławi ludziom używając aniołów, tak? Jezus też korzystał z opieki aniołów. Wiemy, że aniołowie byli z Jezusem właśnie na pustyni, gdy przebywał tam, przybyli do Niego. Wszelkie błogosławieństwa, które Jezus czynił, czy nawet cuda, mogły odbywać się z udziałem aniołów. Na przykład rozmnożenie chleba jak najbardziej mogło się odbywać z udziałem tych aniołów. Czy to, że aniołowie też mogli być posłańcami, którzy pobudzali ludzi do tego, aby wyszli na spotkanie z Jezusem. No i niebo po prostu używa aniołów jako tych, którzy współpracują z ludźmi, czy przekazują pewne działania, czy chronią ludzi przed zakusami złego. To jest praca aniołów, na której też Jezus opierał się jak najbardziej. On nie korzystał w tamtym czasie dla siebie z jakiegoś uprzywilejowania z tytułu, że jest Synem Bożym, ale był wtedy w pełni człowiekiem opierającym się na tych zasobach, które niebo przygotowało dla nas wszystkich. Także piękna historia, gdy Jan Chrzciciel składa świadectwo o Jezusie i pierwsi uczniowie zdobywają 100% przekonanie, że Jezus jest Mesjaszem, a Jezus zaprasza ich, aby Mu towarzyszyli i obiecuje, że doświadczą wiele wspaniałych i przeżyją z Nim wiele wspaniałych dni, chwil, a nawet lat, jako uczniowie kogoś wyjątkowego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen.